Witam, z tej strony Eliasz, a dzisiaj porozmawiamy o śmiesznych momentach w Naruto. Zapraszam. Tu macie trzy losowe komentarze z poprzedniego odcinka. Dziękuję też tym dwóm wspaniałym osóbkom, którzy wspierają mój kanał i dzięki nim właśnie stać mnie na małą motywację w postaci pizzy i piwa, aby nagrać ten odcinek. Wszyscy wiemy, że Naruto to anime, w którym głównie chodzi o walkę. Nie da się nie zauważyć, że bardzo często są nam ukazane poważne tematy czy poglądy bohaterów, którzy zazwyczaj są przyjacielscy, pozytywni, choć bywa tak, że nawet tytułowy bohater, który jest w prawie w 100% optymistą, potrafi być smutny. Jak dobrze byśmy nie wspominali kultowych walk takich jak Gaara z Lee, czy Itachi i Sasuke, tak trzeba powiedzieć sobie jasno, nie byłoby to tak zjawiskowe, gdyby nie te przerywniki w postaci głupkowatości i sielanki. Apetyt na takie momenty często był poprzedzony z nienawidzonymi filerami, czy jakby się wydawało niepotrzebnymi wahaniami pomiędzy powagą a niepowagą. Nic bardziej mylnego. W odpowiednich ilościach jest to świetny odpoczynek od wiecznej walki i moment oczekiwania na kolejną epicką potyczkę. W końcu już od początku Naruto było kreowane w sposób śmieszny, ale bardzo stało się też życiowe, jak na przykład w przypadku Zabuzy i Haku. Zanim doszło do ich wątku, anime było mocno prześmiewcze, a następnie dostaliśmy naprawdę ciężki kawał krótkiej, smutnej historii. Świetny zabieg. Dziś przedstawię kilka takich sytuacji, postaram się w miarę możliwości wam je tutaj też pokazać w formie filmiku, ale nie chciałbym, żeby zdjęli mi kanał. Wszystko co tutaj przedstawię jest z mojej pamięci, także nie jest to żadna topka, po prostu luźna retrospekcja. A więc zacznę od tego, co pamiętam od początku, był to pocałunek Naruto z Sasuke. Szczerze mnie to ośmieszyło i to nie raz. Następnie mieliśmy Naruto, który wypił już dawno przeterminowane mleko, przez co latał do kibla w nieodpowiednich momentach. Żarty o kupie są zawsze spoko. Pierwszy raz, gdy zobaczyliśmy Kakashiego, to był chyba moment, gdy Naruto zastawił na niego pułapkę. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że ich mistrz prawdopodobnie celowo jej nie uniknął, a ich komentarz był bezcenny. Dalej idąc była walka pomiędzy tymi dwoma, gdy Hatake użył potężnej techniki czteropalczastego tylnego jutsu. Wiem, że wielu z was też nie lubi Gaia i Rocka Lee, ale mnie zawsze bawili i strasznie ich lubiłem. Dodatkowo jest jeszcze walka Naruto z Kibą, gdy ten puścił soczystego bączka i w zasadzie tym wygrał walkę. Świetnie też sprawdzało się Ryoken no jutsu w praktycznie każdym momencie, od użycia go na Ebisu aż po Kaguję. Takich sytuacji było o wiele więcej, jednak nie chcę was tutaj zanudzić. To do czego zmierzam to to, że humor w Naruto był bardzo fajnie trafiony i bawi i za dzieciaka, jak i za dorosłego. Odpowiednio manewrując pomiędzy sytuacjami poważnymi a śmiesznymi, można dać też różnym scenom okazję do zapamiętania, bo tak jak mi osobiście walka Kaguyi z Sasuke i Naruto nie podobała się ani trochę i za żadne skarby nie mogę sobie przypomnieć co tam się działo, tak doskonale pamiętam użycie przez Naruto na niej techniki klonów z zamianą w przystojnych mężczyzn. Czy tak samo wojna w Naruto była za długa i już nudnawa i choć jakieś tam szczegóły pamiętam, to reakcji postaci na to, że Sasuke chce zostać Hokage, nigdy nie zapomnę. Sama głupkowatość Naruto w bardzo wielu sytuacjach daje bardzo fajny efekt, który chce się oglądać i czeka na to, aż w końcu coś odwali. Cała seria według mnie jest postrzegana jako śmieszkowa i epicka pod względem walk. Dzięki temu pewnie też jest sporo memów właśnie z Naruto, a memy to coś co kocham całym serduszkiem, dlatego też stworzyłem dla was i siebie stronę poświęconą właśnie memom anime, gdzie możecie je oglądać, dodawać czy plusować. Link w opisie. Jeśli będziecie jednak chcieli już je dodawać, prosiłbym o minimalny wysiłek i gdy już je podpierdzielacie, to przynajmniej je przetłumaczcie. Teraz pokażę wam kilka moich ulubionych memików, które wrzuciliście. No. I to by było już na tyle. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy lubicie sceny z Naruto, które są zabawne. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!